Kasia by chciała zapytać, czy oglądają Państwo Mistrzostwa Euro 2012? Ja nie bardzo. A Pan ogląda? Nie mam czasu oglądać. Czyli nie kibicował Pan Polsce na piątkowym meczu? Polsce kibicuję jak najbardziej, ale tylko, że nie mam czasu oglądać tych meczów. A jak Pan myśli, czy Polska wyjdzie z grupy? Ja myślę, że nie. Też tak uważam. Czy ogląda Pan Mistrzostwa Euro 2012? Nie. Nie interesuje Pana piłka nożna? Nie. Oglądał Pan Mistrzostwa Euro? Tak. Kibicował Pan Polakom podczas piątkowego meczu? Tak. A tylko polskie mecze Pan ogląda, czy nie? No nie, różne. Znaczy i Chorwację oglądałem. Co tam jeszcze? I jeszcze Holandię. A na ten moment kogo Pan typuje na zwycięzcę? O, Hiszpanii nie są źli. Co tak, kto tam jeszcze? Niemcy nie wiadomo też jak tego. No i co tam jeszcze? Jutro jest mecz Polska z Rosją. Jaki będzie wynik według Pana? No może być remis. No ale raczej chyba Rosja chyba wygra. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na dzień dzisiejszy. Kibicował Pan Polakom na meczu w piątek? Nie. Ogląda Pan to Euro w ogóle 2012? Nie oglądam. I nie będę oglądać. Dlaczego? A bo mi się nie podoba to. Oglądasz Mistrzostwa Euro 2012? Tak, oglądam. Kto wygra jutro? No oczywiście Polska. A oglądałeś piątkowy mecz? Tak, oglądałem. Jak Polacy się zaprezentowali? No pierwsza połowa była całkiem fajna, natomiast no w drugiej trochę opadli z sił. A całe mistrzostwo? Kto ma szansę wygrać? Myślę, że duże szanse ma Hiszpania, ale także no po ostatnich meczach myślę, że dużo mogą też pokazać na przykład Włosi czy Dania. Oglądają Panowie Mistrzostwa Euro 2012? Ja, czy tylko mecze Polaków? Wszystkie mecze oglądamy. A Polacy wyjdą z grupy? Nie. Czy ogląda Pan Mistrzostwa Euro 2012? Czasami. Nie zawsze. Jak Pan myśli, kto wygra? To trudno powiedzieć. Niemcy albo Hiszpania. A będzie oglądał Pan jutrzejszy mecz Polski z Rosją? No pewnie, no to jest niemożliwe, żeby nie oglądać. Jak Pan myśli, wygramy? Nie. Czy oglądają Państwo Mistrzostwa Euro 2012? Zaglądam do tej pory cały czas. Każdy mecz? Każdy mecz. No, a to wczoraj było. Wczoraj też oglądałem. Dzisiaj. Jest Pan zadowolony z piątkowego wyniku w Polaku? Nie, spodziewałem się, że jednak utrzymamy ten wynik 1-0 chociaż do końca. A kto wygra całe mistrzostwa? No nie wiem. Czy nie Niemcy, może Rosjanie? Oglądacie Euro 2012? Nie. W ogóle Was nie interesują te mecze? Nie. I Polsce też nie kibicowaliście? Nie. Nie. Jest Pan zadowolony z wyniku? No nie, jestem bardzo zadowolony, ale myślę, że Ruskich pokonamy. A jaki będzie wynik jutro? Myślę, że 2-1 do Polski. A Polacy wyjdą z grupy? Jeśli jutro wygrałem, myślę, że tak. A jeszcze chciałam zapytać, gdzie Pan oglądał? Czy u siebie w domu, czy gdzieś na Telebimie? Na Telebimie, w barze. Czy oglądają Państwo Mistrzostwa Euro? Tak. Kibicowała Pani Polakom w piątek? Kibicowałam. A jutro? Też będę. Jak Pani obstawia, jaki będzie wynik? Nie wiem. Jeszcze może Pana zapytam, kogo Pan typuje w ogóle na zwycięstwo? Who do you think is going to win tomorrow? A who's Russia or Poland? Poland. Polska. Ogląda Pani Mistrzostwa Euro 2012? No nie wszystkie, bo nie mam czasu, bo jestem na wyjeździe. Ja jutro wyjeżdżam, dlatego nie mam czasu oglądać. A mecz Polaków pierwszy? Pierwszy mecz Polaków oglądałam. A jutro będzie Pani oglądać? Jutro być może najprawdopodobniej tak. Jest Pani zadowolona? No, zadowolona, no mogłoby być lepiej. Z kogo Pan typuje na zwycięstwo jutrzejszego meczu? Polskę czy Rosję? Rosję, wiadomo. Ogląda Pan w ogóle mistrzostwo? Tak, oczywiście, cały czas. Ale niestety Rosja chyba wygra. A jest Pan zadowolony z postawy Polaków, jak reprezentowali się na meczu w piątek? Nie bardzo. W ogóle ta polska piłka do... Ogląda Pan Mistrzostwa Euro? Tak, oglądam. Kto wygra? W którym meczu? W ogóle. Mistrzostwa, tak? Myślę, że Hiszpania. A w jutrzejszym? Polska czy Rosja? Będzie wygrana minimalna Rosji. 2-1. A kibicował Pan Polakom w piątek? Oczywiście. W domu Pan ogląda mecze, czy gdzieś na terenie? Część w domu, część w restauracji. A Ty oglądasz mecze? Aha. I z kim oglądasz? Z
z mamą i z tatą. I oglądałeś, jak Polacy grali? Mhm. Interesuje się pani mistrzostwami Euro? Oj, nie bardzo. Czy nie ogląda pani? Końcówkę będę oglądać, jak już będzie finał. Jak zostaną 4-6 drużyn, to wtedy będziemy oglądać. Chciałam tylko zapytać, czy ogląda pan mistrzostwa Euro 2012? Nie. Nie interesuje pana kultury? Nie. Dlaczego? Nigdy mnie to nie interesowało, nigdy nie interesuję się sportem. Myślę to dlatego. Zacznijmy od piątkowego meczu Polska-Grecja. Jak się Polacy zaprezentowali? Pierwsza połowa była rewelacyjna, drugi trochę słaby, ale dobrze było. Jak na to drużynę jest dobrze. Nowy skład, młodzi zawodnicy, także dobrze grają. Jutro realny wynik jest jaki? Jutro, czytałem, nie mam bramkarza naszego szczęsnego, nie ma broni tytoń. To obstawiam, że będzie 2-1 wygramy jakoś. Uda nam się. Obserwując inne drużyny, kto ma szansę wygrać? Oglądałem wczoraj Hiszpanię i się rozczarowałem właśnie, bo zremisowali ze sobą, to się rozczarowałem, ale dużo szans ma Chorwacja właśnie, to ładnie grała, a też Rosja też ładnie też grała. Ale to nie wiem, naprawdę teraz w tym momencie to nie jestem pewien, kto wygra. Polska ma szansę wyjść z grupy? Myślę, że ma. Jeżeli teraz się sprężą w tym meczu jutro z Rosją, to myślę, że wygrają. Czy oglądasz Mistrzostwa Euro 2012? Nie. Jest pani zadowolona z prezentacji Polski podczas piątkowego meczu? No ładnie grali do połowy meczu, także akcje takie czyste. No zobaczymy, co pokażą teraz. Drużyna rosyjska jest dość mocna. Myśli pani, że wygramy z Rosją? No nadzieję każdy Polak powinien mieć i wspierać naszych. A co będzie? No zobaczymy. No szczęścia. Oglądacie Mistrzostwa Euro 2012? W domu, na telewizji? W domu. Kibicowałyście Polakom? Oczywiście. A jutro wygra Polska czy Rosja? Niestety, ale myślę, że Rosja. A ty jak obstawiasz? Ja myślę tak samo. Ale wierzymy, wierzymy. Będziemy kibicować na pewno. Chciałam zapytać, czy oglądasz Mistrzostwa Euro 2012? I jaki będzie jutro wynik Polski z Rosją? Myślę, że dobry dla Polski. A jakiegoś faworyta już na koniec mistrzostw? Jeszcze nie. Polska ma szansę wyjść z grupy? Myślę, że tak. Czy oglądasz Mistrzostwa Euro? Nie oglądam. Nie interesuje ci piłka nożna? Nie interesuje mnie piłka nożna. Nawet wynik pola? A to mnie interesuje, tak, ale nie interesuje się tym oglądem. Który jest akurat mecz Polski z Rosją? Kto wygra? Polska. Chciałam zapytać, czy oglądał pan mecz Polski w piątek? Tak, oczywiście oglądałem. Jest pan zadowolony? Nie do końca. Ja liczyłem na wygraną. Czyli nie popisali? Popisali się, ale odpuścili w drugiej połowie. Jakby byli bardziej zdeterminowani, wydaje mi się, że w drugiej połowie strzeliliby bramkę i wygralibyśmy. A jutrzejszy wynik z Rosją? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Rosja jest ciężkim rywalem. Wydaje mi się, że wynik będzie zadowalający, jeżeli będzie remis. Ma pan jakiegoś swojego faworyta mistrzostw? Oczywiście, że Polska. Kibicujecie podczas Euro 2012? Zawsze. Jak oceniacie mecz Polski z Grecją? Jako słaby. Dlaczego? Słaba defensywa. A jutro z Rosją mamy jakieś szanse? Nie, raczej może na remis. Jeżeli dobrze zorganizujemy defensywę, uważam, że tak. Macie jakieś faworyta mistrzostw? Mistrzostw? Myślę, że Holandia jednak. Ktoś przegrała za nią. To ma szansę wygrać. No w tym momencie myślę, że wszyscy jeszcze mają otwartą kartę. Ciężko coś powiedzieć po jednym meczu. Dopiero można po dwóch meczach sprawdzić, w jakiej formie tak naprawdę jest reprezentacja, mi się zdaje. A jak się prezentuje na ten moment drużyna Polaków? Myślę, że nie ma co narzekać. Nie jest źle. Wiadomo, wszyscy liczyli na więcej, ale uważam, że nie ma dramatu i dopiero po meczu z Rosją będziemy myśleć, co tam z nami się będzie działo. Właśnie mecz z Rosją. Mamy szansę go wygrać? Zdecydowanie mamy. Nie interesuje cię piłka nożna, wynik Polaków? Słabo grają. Jedynie praktykuję piłkę. A mecz z Grecją? Porażka. Polska podczas piątkowego meczu, jak się zaprezentowała? Dobrze, tylko że za bardzo było widać, że sędzia przekupiony, ale no dobrze było. Gdzie oglądacie mecze? W domu? Gdzieś na telepimach z grupą? W domu z kumplami. Czy ogląda pan Mistrzostwa Euro? Ja nie oglądam, bo nie mam czasu. A jak pan myśli, jutrzejszy wynik Polski z Rosją, mamy szansę? Raczej nie, bo z Rosją nie ma szans. Kibicuje pan podczas Euro 2012? Nie za bardzo. A to dlaczego? Ponieważ nie jestem wielbicielem piłki nożnej.
mam swoje jakieś zapatrywania. Jestem trenerem, wiem, że przez piłkę nożną cierpią pozostałe dyscypliny. W ogóle po meczu Polska-Grecja wyszedłem na miasto i dla mnie od razu zadałem pytanie, kiedy to się skończy. Jest, nie ma życia. To tyle dzieciarni, ja nie mówię, że to młodzież. 14-15-letnie dzieci, szpijane z flagami. Jeżeli to są kibice, to ja się zastanawiam, jak żyć przez ten miesiąc czasu w naszym kraju. Jaki będzie jutrzejszy wynik meczu Polska-Rosja? Myślę, że niestety przegramy, ale trzeba być nastawieniem optymistycznie. A po piątkowym meczu Polska dobrze się zaprezentowała, czy niekoniecznie? No, pierwsza połowa była dobra, ale druga niestety porażka, ale dobrze obronił tytoń, myślę, że jestem ogólnie zadowolony. Nie oglądasz mecze w domu? Raczej spędzam je ze znajomymi, na przykład za stadionem, chociaż ostatnio projektor był uszkodzony i musiałem spędzić w domu. A Polacy jak się reprezentują? No, oglądałem drugą połowę i nic ciekawego, ale dają radę. No. Ja mam zastrzeżenia przede wszystkim do trenera Franciszka Smudy. Powinien zmienić tam kogoś w drugiej połowie tak na ostatnie 15 minut. Wiadomo, że jakiś tam świeży oddech wprowadzić na boisko. Niestety tego nie zrobił. Trener Grecji, z tego co wiem, chyba wprowadził 3 zmiany. No i to no, potrzebowaliśmy jakiejś tam motywacji, jakiegoś tam popychu do przodu, żeby strzelić tego drugiego gola, ale też wielkie uznanie dla Przemysława Tytonia, który obronił właśnie tego karnego i obronił praktycznie honor Polski, bo jakbyśmy przegrali ten mecz otwarcie, to naprawdę to już trochę wstyd by było. A mamy szansę z Rosją? Z Rosją? Mam nadzieję, znaczy pozytywnej myśli jestem, mamy szansę. To jakiś tam specjalnie dobry chyba zespół nie jest, tego co się rynku. Oglądacie w domu, czy wolicie kibicować gdzieś wspólnie z grupą? To znaczy Polska-Grecja oglądaliśmy gdzieś tam wspólnie z grupą, a chyba tak z Rosją to będzie 12 czerwca, z tego co pamiętam. Będę oglądał osobiście w domu. Oglądacie Mistrzostwa Euro 2012? Nie. Nie interesuje Was piłka? Nie interesuje mnie sport. Czy kibicujesz podczas Euro 2012? Ludzie, kochane, daj mi spokój. Stadion oszala, meksykańska fala, czyste szaleństwo, odmurzam do podkala.